Siemano, z tej strony Kmieciu, Blender Art, ze mną dzisiaj Jagła, Bejoten. Siemka. Chłopaki, możemy powiedzieć, że taki na chwilę obecną najlepszy poznański podziemny towar eksportowy? Nie. Nie chcemy być nieskromni. Obecnie? Podziemny? Adinowak to jest podziemie jeszcze? Na chwilę obecną tak. Najbardziej znany chyba. Najbardziej znany. Chwilowo mu się udało, ale no myślę, że nie nam oceniać na pewno to, czy najlepsi. Nie wiem. Wydaje mi się, że ten Adinowak był największy hype. Aczkolwiek ja jestem największym fanem Smoka. Ja pozdro też. Smoków. Tak, Smoka pozdrawiamy. Jeszcze trzeźwieje, chłopak. No, jak przystało na niedzielne popołudnie. Niedzielne wywiady. Słuchajcie, szukałem wywiadów z wami w sieci. Nie ma tego. Tak naprawdę jest tylko ten jeden z kapslem. Bardzo wesoły wywiad. Dlatego chciałem was dopytać o takie parę podstawowych spraw, żeby ludzie też mogli was bardziej poznać, żebyście mieli możliwość przedstawienia się im, bo wypływacie coraz bardziej, jest was coraz więcej. No i takie podstawowe pytanie, jak w ogóle między wami zaczęła się jakaś współpraca, jak się poznaliście? Poznaliśmy się przypadkowo. Ja nagrywałem w takim oldschoolowym zespole w Luboniu. Robiliśmy sobie rap, Łukasz mnie zauważył. Łukasz wtedy był już dość znaną osobą, jeżeli chodzi o Luboń. No chociaż w Poznaniu też już działał. I tak się zaczęło, że zaprosił mnie jako gówniarza na zwrotkę na swoją płytę. 2010 rok. 2010 to rok. Nie rozmieniliśmy właśnie, który to był. 9-10, nie? 9-10 gdzieś no, przełożył. Pewnie 9, bo w 10 już wydaliście EP Prorok razem, tak? Dobrze mówię? Tak, tylko że to, bo ty masz zapisane, że to jest nasz pierwszy projekt wspólny, a tak. Było ich tam jeszcze pomniejszych kilka, tak, takich pijackich, wiesz, sesji, jakieś tam mini mixtape'y wychodziły. Nie da się tam za bardzo research zrobić tam z tego, ale... No co, 2009 rok się poznaliśmy, poszedł Deadlock. Deadlock. Nie chcę tego pamiętać. Pierwszy numer, na którym się dograł na moją solówkę. Tak, no i tak się zaczęło. Tak się rozpoczęła współpraca, później te epki po pijaku, później ten prorok, później co? Świat mnie nie lubi był? Tak. Dobrze pamiętam? Ale... Potem przerwa. Jeszcze był projekt, który nie wyszedł, do dzisiaj już nigdy nie wyjdzie, Syndykat Pierworodnych. Co, płyta zrobiona? Miał potencjał, ale nie wiem nad czym, jak to się stało. Czas po prostu jakiś tam przeminął, stwierdziliśmy, że to już nie to, nie? A kiedy powstał label Upojeni? Bo on powstał jakoś chyba właśnie chwilę po tym, jak się poznaliście, tak? Dobrze? Nie, ja już ja nie byłem założycielem. Ja nie byłem założycielem z przypałem, bo nam się rozpadła ta moja pierwsza klika, o której już nawet nie będę mówił, która tam trwała sobie rok. Muszę cię i powiesz. Nie. Piękna nazwa, Combine. No i po prostu i co? I w sumie nie wiem, jak to tam dokładnie, jak ta nazwa powstała. No Upojeni rapem, Upojeni muzyką, Upojeni alkoholem. I tak zostało, także ja założycielem byłem, ja w sumie z przypałem i później chyba właśnie Bojana był pierwszy, który do nas dobił, nie? No i cały czas funkcjonuje Upojeni label. Kto teraz wchodzi w skład Upojonych? Na pewno my. Jest Smoku, jest Pejkew. Ziarecki, Wiatr i jak na i razie... I Przypał jako producent. No tak, i Przypał jako bo producent. Przypał przestał trochę rapować, ale jako producent cały czas będzie na nowej płycie. Okej, no Upojeni mają status labelu, a jak się ma w takim razie do tego ta informacja, że od 2012 roku, nie wiem czy wy obydwaj, czy tylko Jagła, jesteście związani, albo jesteś związany z Darkonią Records? Nie jesteśmy z nimi związani. Nie jesteście. To było takie chwilowe... Zaćmienie, taka chwilowa przygoda, po prostu tam nie wyszło z tym całym właścicielem. Nie dogadaliśmy się. Czyli obecnie jesteście wolnymi strzelcami. Tak, dokładnie. Tak. Bardzo inwestujemy niezależna, w swoją. Niezależna wytwórnia generalnie i pakujemy tylko w siebie, nie? Bo na Pompuj Rap miałeś właśnie takie kontrowersyjne wersje, które bardzo mnie ubodły. Jeden mnie ubudł, no wie. To był punch na mnie. Wyjaśniona sytuacja już, chociaż może. No i drugi wers był o tym, że miałeś kontrakt przed sobą, podarłeś go. Tak. I czy to jest właśnie jakaś głębsza metafora, czy to jest realna sytuacja? Realna nie, ale jest to w pewien sposób metafora, ponieważ właśnie z tą Darkonią była możliwość wydania legalnego albumu, aczkolwiek mimo, że dostawali piloty, wiedzieli co tworzymy, bo to była płyta z Neluxem, okazało się, że nie trafiliśmy w gusta religijne wydawcy, bo to była taka trochę kontrowersyjna płyta, że tak powiem Illuminati, nie? Ale może nie do końca. No i no, nie spodobało mu się to. Poza tym dostałem, miałem po prostu kilka warunków, które mi narzucili. Ja się na nie nie zgodziłem z Neluxem i po prostu wszystko upadło. Jagła, twoja ksywa jest raczej logiczna.
Pochodzi od nazwiska. Natomiast BODN, ona jest taka dla słuchacza, który dopiero z wami się spotkał, jest tajemnicza. Mroczna? Mroczna. BODN, rozwinięcie Bujana i RPK. Znalazłem też Bojagła najlepszy. No to jest rzeczywista nazwa. Nie, no BODN jest od tego, że Bujana było tak słabe i tak bardzo mi to chujowo wyglądało, że musiałem coś z tym zrobić, no to sobie skróciłem po prostu do trzech liter, żadna... Przez długi czas normalnie się sygnował jako Bojana, nie? Tak, tak. W pewnym momencie stwierdził, że na wrzucie można znaleźć coś nawet. Ale nie, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nie podobało mi się to. Okej. Słuchaj, to jest taki sam zabieg jak właśnie u Adiego Nowaka. To jest jego chyba czwarta ksywa. I przez to nie sprawdzą tych starych jego numerów, które są, wiesz... No tak, tak, bo to jest zmiana jednak marki, nie? Dokładnie. Cię kojarzą. Ale zostańmy przy tobie jeszcze, bo Jagła to jest stary koń na naszej scenie, znany już od dawna. Ty jesteś świeższą postacią i chciałem się dowiedzieć właśnie czegoś więcej o tych twoich pierwszych projektach, bo mówiłeś, że wcześniej, zanim z Jagłą się poznałeś, już coś działałeś. Co tak, to było? Tak, tak, wydałem nawet epkę pod świetną nazwą LL Squad. Z moim ziomkiem Kowalem, ale tego nigdzie nie można dostać już. Nawet w internecie tego nie ma. Nawet ty tego nie masz. Nawet ja tego nie mam. Mam na dysku, który mi ukradłeś. I działałem jeszcze w Luboniu z chłopakami, ale to wiesz, mikrofon od Skype'a, karton od pizzy, amatorka totalna. Tak naprawdę zacząłem zajmować się rapem u niego, nie? Pod jego okiem. On mi tam pokazał, w ogóle udowodnił mi, że potrafię śpiewać, o czym nie wiedziałem. Napisał mi refren i tak się zaczęło. Także... Jaki pierwszy mikrofon mieliśmy? Od Skype'a, ale to jest nic, bo jak usłyszeliśmy, że profesjonalnie jest od góry, to był przewieszony przez belkę mikrofon od Skype'a i lecieliśmy. Pełna prowizorka. Był rap, był rap. Cudowne. Piękne czasy. No dobrze, i od tego czasu zrobiliście 5 płyt. Piątą płytą są Perfumy. Znaczy nie tak 5, bo jeszcze nie masz zapisane, nie Świat mnie nie lubi, tylko Upojonych, To nas trzymam wierzby. Aha, też był dosyć znaczący i fajna płyta, bo tam wtedy właśnie był cały label. To był ten moment, kiedy ten było nas najwięcej. Skład. Ten stary skład, było nas tam wtedy najwięcej. I powstał fajny dobra projekt. Dobra płyta, fajna płyta. Skąd nazwa płyty Perfumy? Jest to przypadek. Tak. W ogóle cała płyta jest przypadkiem. To nie był żaden projekt planowany, ponieważ my planujemy Towarzystwo Nieczęściowych Kroków, nad którym teraz pracujemy. A po prostu spontanicznie spotkaliśmy się, jak to zazwyczaj bywa. Rzuciłem tematem pod beat, który wybrał Łukasz i zrobiliśmy i po prostu spodobała mu się, gdzieś tam nawinąłem, nie? W zwrotce Perfumy. Perfumach. No fundamentem generalnie płyty jest spontaniczny numer, który sobie nagraliśmy. Tak się zajaraliśmy nim, że potem wysłałem mu dwa bity, dwie zwrotki moje, bo nie miałem tam patentu na drugie. On dopisał, powstały trzy numery, potem tak się zajaraliśmy, że w następnym weekend usiedliśmy i zrobiliśmy sześć numerów od razu, tam bez żadnej spiny, nie? No, cały dzień, sześć numerów, cała płyta. Większe rzeczy robimy spontanicznie, więc ciężko jakoś tam się nad tym głębiej zastanawiać. Perfumy są przypadkiem. Dzięki Bogu, że taki przypadek się trafił. No wyszedł przypadek, wyszło chyba fajnie po reakcjach ludzi. Zostając jakby jeszcze przy tych perfumach i dogłębnie je analizując, to tematyka na perfumach jest taka dosyć, powiedzmy, pełna uczuć, emocji, zachowań ludzkich. A za bardzo nie ruszacie tematów politycznych, tematów społecznych i teraz pytanie, dlaczego tak jest? Słuchaj, no politykę zostawiamy tobie. Tak. Świetnie się odnajdujesz. Nadworny. Cię jak najbardziej. Nadworny poseł poznańskiego rapu. Zawsze robiliśmy taki hip-hop, zawsze robiliśmy taki rap, że wypluwaliśmy z siebie emocje, nawet te najgorsze, nawet takie najbardziej obnażające nasze uczucia. Nie zawsze się to podobało na przykład naszym kobietom, znajomym, bo taki robimy rap i taki chcemy robić rap zawsze, nie? Nie ustalamy sobie żadnych granic, po prostu to, o czym myślisz, to przelewamy na Może mapie. Moje pierwsze kawałki gdzieś tam były bardziej społeczne, bardziej dotykały ogółu, ale też po prostu, nie wiem, jakoś tak z czasem skupialiśmy się tylko na sobie, bo no mamy o czym mówić. Przeżyliśmy trochę w tym życiu, mimo że nie jesteśmy jakoś tam starzy, ale swoje przeżycie. Nie, nie przesadzaj. Ćwierć wieku to jest jeszcze nic. Jeszcze nic. No właśnie, no, bo tak chciałem właśnie o to też zapytać, czy wy się nie boicie tak obnażyć przed ludźmi tak naprawdę, opowiedzieć parę jakichś nawet konkretnych sytuacji ze swojego życia, czy ci ludzie, powiedzmy, których te sytuacje dotyczą, później nie mają z tym problemu na przykład. Generalnie czy te tak... demony przeszłości nie wracają do was? Generalnie i tak, wiesz, nawet z takim małym hype'em, jaki my posiadamy, i tak jesteś na świeczniku. Ludzie o tobie mówią, coś tam się dzieje, więc słuchaj. Jeżeli ludzie o tobie plotkują, to dlaczego ty nie masz mówić o sobie? Generalnie no, taka droga. Staramy się nie nazywać tych sytuacji po imieniu,
Nie opisujemy, nie wiem, tego czy tego, nie? Nie mówimy, Kmieciu zrobił to. Nie mówimy nie, o tym. Ale, nasze to... spostrzeżenia. Nie, się trzeba domyślać, że na Pompy Rap 4 są pancze akurat na mnie. No właśnie. Nie powiem no wprost. Najebany powiem potem na koncercie, po koncercie na afterze ci powiem. Dokładnie. Ale słuchaj, ale wyjaśnimy, to było przez to, że my uznaliśmy w twoim poprzednim numerze pociski na nas, tak? Pranie brudów na kamerze. Przed kamerą. Cudownie. No będzie ciekawie. Słuchajcie, jakby odchodząc już od warstwy samej takiej merytorycznej płyty, wy się bawicie muzyką. Lubicie sobie pośpiewać, poprzyspieszać i tak dalej. I pytanie w sumie konkretnie do ciebie, bo Jana, czy ty się nie bałeś reakcji ludzi na twoje śpiewane wstawki, refreny? Nie zwracam na to uwagi. Ja śpiewam już od ilu lat? Gdzie był pierwszy refren śpiewany? No zawsze nie, już no, coś tam. Perła, nie? To był taki no, fałsz straszny, ale tam już próbowałem, ile to było? 5 lat temu, 6 lat temu? Jakby weszło mi to w krew, nie? Miał do tego głos. Nie skupiałem się na... Jaki jest odbiór ludzi? Na mój śpiew? Tak, na twój śpiew. Spotkałem się tylko z pozytywnymi, nie? Opiniami na ten temat. Więc... Bo Kstyk nie sprawdził. No, Kstyk sprawdził, powiedział, że słabe. Był taki... Nie, bo... Ale no, co ci mogę powiedzieć, wiesz, no ten śpiew tak mi wszedł w krew, to jest taka naturalna już dla mnie rzecz, że w zwrotkach to przeplatam już teraz, nawet nie zwracam na to uwagi, to jest element mojego flow, już... Był moment, że nie chciał, chciał zrezygnować. Parę ładnych lat temu. Tak, tak. Na samym początku. Ale no namawiałem go. Namawiałem go, mówię, no wiesz, nie rób tego, a tym bardziej, że teraz przyszedł taki czas, że to. Ja też byłem innym raperem, nie? Dla mnie inne wartości kiedyś były ważne. Nie nawijałem o życiu, tylko byłem bardziej taki braga, nie? Typowo. I dla mnie śpiewanie to była pedalnia na początku, ale przekonał mnie, dał radę. A później, wiesz, jak zacząłem, że mi to jakoś tam wychodzi, no to stwierdziłem, że dlaczego by tego nie robić. A nagrałeś kiedyś, albo byłbyś w stanie nagrać cały śpiewany utwór? Słuchaj, jest to w planach. Jest to w planach. Powiedz nam więcej. Więcej na razie nie mogę powiedzieć, ponieważ to są tylko plany, aczkolwiek, wiesz, ostatnio mam taki numer, gdzie tak sobie cichutko, nie? Rapuję delikatnie, wiesz, dużo będzie właśnie, jeżeli zrobię tą solówkę, to wstawek śpiewanych właśnie z ciszy obojętności będzie mega dużo, to nie? Takich właśnie, że wiesz, podbijasz ten wokal główny na refrenie tymi chórkami w tle. Dużo takich zabiegów chcę porobić. Na ten numer jeszcze zaprosiłem pewną dziewczynę, która świetnie śpiewa. Ostatnio graliśmy właśnie w Esculapie przed Kuebo i tak dalej, to ona grała pierwszy support z chłopakami. No i strasznie się zajarałem. Się zakochał. Się zakochałem w jej głosie, nie? Naprawdę, zamurowało mnie. No i napisałem do niej, ona się dzięki Bogu też zgodziła. Się zakochała. Mam nadzieję. Nie, wiesz, i wyjdzie fajna kolaboracja, mam nadzieję. Spoko, spoko. W kawałku Żegnaj, ten kawałek pokazuje, że jesteście bardzo mocno zdeterminowani na osiągnięcie sukcesu, na to, żeby iść przed siebie i odcinacie się od wszystkiego, co stanowi dla was balast, między innymi właśnie od jakichś poprzednich, przeszłych kolaboracji. I Jagła, ty bardzo mocno tam właśnie sugerujesz, że odcinasz się od swoich kolegów, z którymi kiedyś nawijałeś i nie wiem, czy możesz nam zdradzić jakieś kulisy tego, dlaczego to tak radykalnie jakby odcinasz, oddzielasz kreską? Słuchaj, grubą. Nie chodzi o to, że się odcinam. Białą. Jest to trochę białą. Białą. To później. Absolutnie. Jest to trochę faktycznie agresywne tam z mojej strony, ale to jest bardziej taki... Chciałem ich kopnąć w dupę, nie? Chciałem im pokazać, nie wiem, może ich zmotywować, powiedzieć im, że zmarnowali szansę, udowodnić, że no, zmarnowali talent i moment, nie? Mogli z nami być. Każdy gdzieś tam poszedł w swoją stronę. Czasami musieli, wiesz, jedni pojechali za chlebem gdzieś tam za granicę, drudzy po prostu stwierdzili, że byli sezonowcami i już tego robić nie będą. Wydorośleli z rapu, nie chcą tego robić. O ile można w ogóle wydorośleć no wiesz, z rapu. No niestety, no kilka osób się odezwało do nas wiesz, z wielkimi pretensjami, czemu ich tam nie ma teraz. No ale wiesz, no jak ktoś siedzi gdzieś za granicą, no to... Popełniliśmy też błąd, nie? Bo trochę samolubnie my stwierdziliśmy sobie, że rozpierdalamy tych upojonych w tym składzie, w którym byli. I zakładamy... No i zakładamy sobie nowe, no. Zapraszamy nowych ludzi. No nie informowaliśmy tych ludzi, nie? Tak naprawdę, że coś takiego robimy. Ale oni też nas nie informowali od długiego czasu ze swoimi, no, wiesz... No, ale jak ktoś się nie przez rok, nawet z jedną zwrotką, no to trzeba, nie? To kopnąć. Nie to było opcji. Takie bardziej, no może właśnie nie, żeby ich obrazić, tylko zmotywować, że miejsce dla nich jest cały czas, jeżeli tylko pokażą, że chcą. Oczywiście. A potencjał aczkolwiek mają. My bardzo ciężko pracujemy na to, żeby teraz upojeni byli marką znaną, więc... I możemy sobie na pewno przypisać zasługi. Dokładnie, dlatego mamy, wydaje mi się, prawo dysponować tą nazwą i tym, co się dzieje w środku, nie? Tak. Tak.
Chłopaki, w jednym z tekstów, teraz już nie pamiętam, który z was to nawinął, ale nawinął, że mi, tak parafrazując, że wyświetlenia, pomimo że nie są imponujące, to waszym zdaniem jesteście lepsi od części mainstreamu. No i chciałem, Bujana, tak, tutaj palcem kolega pokazuje. Dzięki, chciałem zapytać, jak wy się widzicie właśnie na tle sceny poznańskiej, czy nawet polskiej? Ciężko jest siebie oceniać, nie? Mhm. Wiadomo, że... My robimy tą muzykę, dla nas ona jest najlepsza, ponieważ taką muzykę chcemy robić. Więc ciężko mi oceniać, jak my wyglądamy na tle. Gusta, guściki. No są gusta i guściki. Aczkolwiek przez tyle lat nikt nas nie zauważył, to chyba nic wspaniałego, co? No wiesz, no są różne czynniki, tak, i powody tego, nie? Niekoniecznie właśnie sama jakość rapu, nie? Dużo artystów jest strasznie nieznanych, a są mega kotami, wiesz. To jest kwestia... No tle Poznania zawsze gdzieś tam, pamiętam, że byliśmy, ale nie byliśmy... Gdzieś tak na uboczu. Nawet mówię o tym Wizja Lokalna, która kiedyś przez was została nagrana, nie? Mimo, że jestem urodzony w Poznaniu, rapuję od tylu lat, nie byłem. Dobra. Ale nigdy nie uderzaliśmy w Poznań, to nie był nasz target. Mhm. Nie wiem, czy tam zauważyłeś to. Czemu, no. Zawsze Luboń, wiesz, budowaliśmy tam to lubońskie podziemie. Teraz od tego roku, od Perfum postanowiliśmy sobie, że uderzamy w ten Poznań. Że tutaj. Bo nam się wydaje, że w Poznaniu się mało dzieje, jeżeli chodzi o rap, nie? Strasznie nas to... Mnie to zaczęło strasznie denerwować, nie? Że tu jest wielki potencjał, masz tyle klubów, a to podziemie... Chcemy stworzyć to jedną wielką rodzinę, bo... No bo po to to jest, żeby ten Poznań po prostu powstał. Przez to też te koncerty, które teraz organizujemy jeden za drugim. I zapraszamy wszystkich, którzy tu w Poznaniu rapują, żeby jakoś tak się każdy poznał między sobą. Wiesz, tak się zbliżyliśmy do Smoka, Ediza, Arona, Adasza, wiesz, chcemy to wszystko... Czy jesteście takimi animatorami kultury hip-hopowej teraz? Chcemy być. Chcemy stworzyć coś fajnego. Chcemy, wiesz, robić wydarzenia. Tak jak w Franklinie mieliśmy przyjemność. Chodzi o to, żeby każdy sobie pomógł i każdy każdemu, ale no, stwierdziliśmy, że jak ktoś tego nie zrobi, to nikt to się nie dzieje. Czyli co? Czyli robimy Wizję Lokalną 2 i... Jestem za. Jest plan, pogadamy później. Dobra. Ale jakby, zostając jeszcze troszeczkę przy tym temacie, jak waszym zdaniem wygląda teraz, w jakiej kondycji jest polska scena rapowa? Bo ten rap bardzo ewoluuje, idzie w takim coraz bardziej nowoczesnym kierunku. Ja mam wrażenie, że wy się odnajdujecie w tym nowoczesnym kierunku też. To mi się znowu wydaje, że absolutnie nie. To znaczy, wiesz co, patrzę tak pod względem, wiesz, muzycznym. Nawijacie na bitach, które wiem, są... Wiem, o co tobie chodzi. Tak? No. Znaczy, nie jest to truskul, ale to też nie jest taka typowa... To nie są takie bangery newschoolowe, nie? Zauważyłeś, perfumy są mocno takie smutne. Autotuna nie ma. Jeszcze. Nie jest potrzebny, o. To jest... Nie jest potrzebny. Ale pytali się na 08 do 15, jaki autotun użyłem. Faktem jest to, że ja zawsze byłem zakorzenionym truskulowcem, nie? Ja po prostu, no to jest styl, w którym zawsze się odnajdywałem i zawsze to robiłem. I może trochę przez Marcina on mnie tak jakby nakierował. Chodź, pójdziemy trochę za trendem. Czy powysyłałem ci trochę tych bitów takich innych, nie? Bo męczyły mnie to samo. Strasznie, nie? Oporny, strasznie. Ja po prostu nienawidzę, jestem ortodoksem. Jak już coś robię jedno, to nie lubię zmieniać, nie? No ale jakoś tak po trochu, coraz lepiej to wychodziło i staram się łączyć wszystko. Nie tak, że idziemy w New School, idziemy w True School, czy robimy coś tam innego. Robimy swoje po prostu. Chcemy nabrać charakterystycznego brzmienia dla nas, żeby ludzie wiedzieli, że jak włączałem numer, no to jest... Beoden i Jagła i Beoden. W taką stronę idziemy. Nie chcemy być ani New Schoolowi, ani True Schoolowi, chociaż sampli to ja już po prostu nie zdzierżę, ale... Ja bym tak chętnie szedł pomiędzy właśnie. No pomiędzy. Znaczy to jest taki True School na New Schoolowych bitach, no co? No, przecież biadolimy jak jest źle, tak, jest ciężko. Okoliczny element też właśnie, powypuszczali ostatnie kawałki, nazwali to chyba True Schoolowym, New Schoolem, coś takiego, także... No można nas popiąć w sumie, nie? Jagła, do ciebie jeszcze chciałbym tak się zwrócić z pytaniem, bo ty w swojej karierze miałeś okazję nagrać parę kawałków z bardzo znanymi osobami. Między innymi z VNM-em, z Racą, czy z Vixenem. No i chciałem zapytać, jak w ogóle dochodziło do tych kolaboracji w twoim przypadku. Z VNM-em numer nigdy nie wyszedł, więc nie wiem, skąd masz tą informację. Z Hip-Hopedii. To ciekawe. No, nagrałem, ale to setki lat temu, nagrałem numer z VNM-em. Tylko, że niestety na bicie, który potem się okazało, że producent już go gdzieś wcześniej sprzedał. I czekając na remix, czekam do dzisiaj na ten remix. No wtedy jeszcze nie znałem producentów, nie miałem takich kontaktów. Ta zwrotka VNM-a po prostu leży gdzieś na dysku. Nie wiem, co z nią będzie, czy kiedykolwiek w ogóle ona wyjdzie.
Co do reszty, nie wiem, z Zeusem przypadkowo, gdzie po prostu napisałem do niego, jeszcze wtedy MySpace tak mocno istniał, napisałem, spodobało mu się, dograł. Vixen Raca to bardziej była wtedy jeszcze, to wtedy załatwiał Pyta, mój jeden też z pierwszych kolegów, z którymi tworzyłem ten rap. Nie wiem jak to było, czy im zapłacił, czy nie, nie chciał mi się nigdy przyznać. Wydaje mi się, że musiał coś sypnąć, żeby chociaż, bo przyjechali do nas osobiście do Lubonia nakręcić klip, to nie sądzę, że na własny koszt. No a może? I... Uwierz w rap. Nie filantropię. Uwierz w raperów. No dobra, to powiedz mi, teraz się przyznaj. Komu napisałeś wersy o życiu, który jest wyrzutnią rakiet, która wyrzuca na brzeg hashtag ryba? To jest taka ciekawa anegdota, która no, właśnie bardzo. Przesłuchałem ten kawałek solowy twój z Perfumów i rozbawiło mnie to, zastanowiło, pytam. Czy po pierwsze w ogóle numer miał właśnie powstać tak trochę właśnie w moim starym stylu truskulowo, no jednak tam beat mi na to nie pozwolił. Chciałem zrobić go wesołego, ja zawsze tak lubiłem sobie trochę pogubkować i do tego zrobić jakiś storytelling. Anegdota wyszła z tego, te dwa wersy, że po prostu wisieliśmy z Bojana na telefonie, rzuciłem to gdzieś tak z głupoty i zaczęliśmy się z tego śmiać, bo to jest tak głupie, nie? Debilne, idiotyczne. I mówię teraz, nawet jeśli bym miał tego użyć, to no nie mogę nawinąć tego, że ja to odmówię, no bo to by było kurwa... To mega słabe. Trzoda. I mówię, biorę to tak, żeby to było tam, ale żeby nie było ode mnie. No i wymyśliłem, że ja napisałem to gościowi, który wiesz, uznał to za jego wersję życia i, aha, i leciał rozumiem. Z tym. No i... Czyli jest to fikcja literacka. Fikcja, tak, fikcja. Śmieszna po prostu. Bo ja już wiesz, ja słuchając tego, myślę, był jakiś gość, który poprosił cię o ghostwriting, tak. Napisałeś mu to, on się podjarał, wiesz, i wjechał z tymi wersami gdzieś tam. Ale to nie byłoby jakieś dziwne, nie? W sumie, jakbyś takie wersy napisał, ktoś by może to nawinął. No, jest paru agentów. Znaczy, morałem jest to, że to były jego wersy życia, nie? I potem nic już lepszego sam nie potrafił, więc zrezygnował z rapu. Mhm. I to też już samo w sobie jest śmieszne. Mhm. No właśnie, a jak podchodzicie w ogóle do ghostwritingu? Bylibyście skłonni na przykład pójść na taki układ, żeby komuś napisać wersję, jeśli ktoś by się do was zgłosił? Ale, no jak, no ale robimy to, nie? Na swoich projektach dziewczyna, która Zuza... Pozdrawiam Zuzę. No tak, ale... To jest jakiś w pewien sposób... No tak, Zuza jest wokalistką, nie? Z wokalistką, tak, która tak. Nie umie sobie napisać tekstu. A mówimy tutaj stricte a też nie mam, bo sobie wspomagała, ja jej tylko retuszowałem tekst jakby. No a teraz na przykład tej dziewczynie, wiesz, z którą ja będę robił numer, ona nie pisze, nie? Więc będę musiał jej zaaranżować i napisać. To jest fajne, nie. Jeżeli chodzi o wokalistki, nie? Wokalistki, okej. Okay. Ale jakby przyszedł mi raper, to absolutnie, bo rap to jest coś... Musisz robić to prawdziwie, tak? Musisz być prawdziwy w tym. To jak i może raper kurwa nawijać o tym, co ja mu napiszę. Ja mam przez dupie historię i on będzie mówił, że co lata z klamką i wie. Bo mu takie coś napiszę, no nie hashtag wiem. Wezmę za to kilka stóp, nie? Nie, ale jest straszne. No nie można tak robić. Nie, no. Nie. Jak robisz rap, to musisz pisać sam. Jak chcesz właśnie w coś takiego iść, no to po. Aczkolwiek właśnie pisanie tym wokalistą jest fajny sprawdzian, nie? Super sprawdzian. Mhm. Ja na przykład jaram się tym, że coś takiego zrobię. Po pierwszy raz coś takiego zrobię. No wokalistek, tak? Pisanie. Tak, tak. Właśnie z kimś kiedyś też rozmawiałem albo gdzieś w jakimś wywiadzie ktoś wspominał właśnie, że zupełnie czymś innym jest napisanie tekstu rapowego, zupełnie czymś innym napisanie tekstu dla wokalistki, że zupełnie tak. Inaczej się pisze, jest jeśli musisz tym melodię ująć. Jeszcze z perspektywy kobiety teraz jeszcze napisz. Dokładnie. Ja już z Zuzą sobie tak to zaaranżowałem po tych kilku współpracach, że po prostu spotykaliśmy się razem, siadaliśmy i puszczałem jej beat, ona sobie nuciła, próbowałem coś pod tą melodię i tak sobie razem skrobaliśmy, nie? Mhm. Ja z nią się świetnie współpracuję. Nie? No, to nie jest tak, że całkowicie jej napiszę i masz. Nie? Ma swoje pomysły. Parę koncertów zagraliście już od momentu wydania Perfumów i powiedzcie mi, który z kawałków, ja tutaj zgaduję, że to będzie albo Cisza Obojętności, albo Dezomorfina, który z tych kawałków, chyba że jest to kawałek jeszcze nie inny, zgadłeś. Nie zgadłem, no to który z kawałków z Perfumów jest takim powiedzmy szlagierem, który wszyscy okay. Najlepiej łapią 0,8 do 15. 0,8 do 15, ale to jest bonus track z dwóch grubych. No, jeszcze z poprzedniej płyty, po prostu tam po prostu już wyprzedziliśmy... Perfumy, nie? Tak. Bo tamten numer powstał, a on już on miał być praktycznie na Perfumach. I no bo to jest hołd do słuchaczy wszystkich obecnych i tych, co zawsze z nami byli. Jest ich garstka, ale warto im podziękować. I w tym numerze im dziękujemy, tak? Z całego serca. I myślę, że dlatego też się z tym bardzo utożsamili i jest fajnie. Aczkolwiek Cisza Obojętności też. Robią nam chórki na każdym koncercie, więc... Też robiłem. No ale najbardziej Bangla Dezomorfina, nie? Mm-hmm. No właśnie, Dezomorfina. W ogóle ja się nie spodziewałem, bangla, się, ale... mówiłem do niego, nie? Mówiłem mu, że nie spodziewałem się, że to jest taki banger, bo na YouTubie w ogóle tego nie słychać, nie? To jest po prostu taki... Tam lecimy sobie jakoś, ale na koncertach świetnie to wychodzi.
No ale apetyt nieśmiertelny. Ale właśnie, no mój apetyt chyba. Apetyt no, nieśmiertelny, on najbardziej bangla. Na zależy, bo też zależy jaki jest akurat słuchacz pod sceną, bo jak są ci starzy, to jak wiesz, wrzucimy jakiś stary numer, no to jest wow, nie? Mhm. I wszyscy znają, wszyscy lecą z nami. Jak jest jakiś świeży, nowy słuchacz, który nie przyszedł na nas, tylko gdzieś tam jesteśmy supportem, no to myślę, że no te takie właśnie ta dezomorfina i te 08 do 15, bo to jest zawsze taki ukłon do nich i próbujemy złapać ten kontakt, nie? Ładnie. Mhm. Poza kawałkami wychodzicie troszeczkę szerzej w tym momencie już poza swoją działalność, bo z tego co obiło mi się o uszy, chcecie rozkręcić markę odzieżową swoją. Dokładnie tak. I na jakim etapie to jest, jak się nazywa, będzie nazywać ta marka, kiedy możemy się spodziewać czegoś? Od razu po wywiadzie lecimy na obiadek do jakiejś galerii, dogadać właśnie szczegóły z naszym kolegą, który jeszcze w to wchodzi. Infinity Wear, tak się będzie to nazywać. Startujemy już praktycznie niedługo, bo już jesteśmy w fali... Projekty już są. W fali końcowej. Jeszcze tam nam grafik robi metki, skórki. Dokładnie. Takie już kosmetyczne zabiegi. Infinity Wear, dlatego że to jest jakby będzie firma matka od Infinity Records Fugola, ponieważ Fugol będzie z nami w to wchodził. Już ma swoją firmę, swoją działalność, więc to nie będzie problem. No i jak ci mam to powiedzieć, Infinity, on dzięki temu będzie promował swój label i jakby, nie wiem, swoją markę, a nam się to podoba. My to oddzielamy totalnie i on się w to nie będzie nam mieszał, my zajmujemy się ciuchami, będziemy to rozkręcać. Bo chcemy uderzyć jakby, wiesz, w całą Polskę, a bo jakbyśmy chcieli tego do słuchaczy, to do naszych fanów, to byśmy nazwali to Upojeni Wear. Ale chcieliśmy właśnie i tutaj chcemy się pobawić trochę. A takie były plany na początku, ale stwierdziliśmy, że chcemy to robić jednak bardziej poważnie. Za czym w ogóle jak pójdzie, nie, na początku? No można wewnątrz Infinity Wear zrobić jakąś kolekcję. Tak, oczywiście. Oczywiście taki będzie ale też pomysł. Ale Upojeni byliby tylko właśnie tak kojarzeni rapowo, wiesz, to ma się podobać, to ma być ogólno dla każdego. Ogólnodostępna odzież. No już pierwszy sort za chwilę będziemy robić, ale to na razie tylko taki promocyjny dla siebie. Na koncerty tu, żeby, no, żeby zobaczyć jaki będzie odbiór. W klipach w tym pobiegać i tak dalej, nie? No bo to trochę kosztuje, a nas nie stać. Z rapu nie ma pieniążków. Chyba za ten wywiad dostaniemy, to... Adam, mamy budżet jakiś tam? Otwórz skarbonkę. Milion. Słuchajcie, mamy początek marca, do końca 2016 jest jeszcze sporo czasu. Czego możemy się od was spodziewać jeszcze w 2016? Miały być solówki. Poza obsuwą na pewno. Miały być solówki, bo tak się zarzekaliśmy w poprzednim wywiadzie, ale wiadomo, plany się zmieniają. Na razie to odłożyliśmy, skupiamy się tylko i wyłącznie na tej naszej kolejnej płycie Towarzystwo Nietrzeźwych Kroków. Tam już uderzamy tak dosyć poważnie, bardzo dobre bity od producentów, od bardzo dobrych producentów. W profesjonalnym studio. Co jeszcze? Zdradzicie coś odnośnie producentów? Tak. Jedną ksywkę. Nie ma problemu. Jula, Zwrotas, Secret Rank, No Time. To takich czterech takich najlepszych. No i oczywiście Adaś z Poznania, Adaś, mega zdolny kot. Nasza dobra morda, świetny, która z nami gra koncerty. Siema Adaś. Pozdra Adaś. Kazałeś pozdrowić, więc pozdrawiam. Jest też naszym jakby DJ-em na koncertach. No i oczywiście też będzie beat przypała tego z naszej wytwórni, nie? Też bardzo zdolny chłopak. Świetny beat. Znaczy, moim zdaniem świetny beat. Tak. No i co z tą płytą? Tą płytę chcemy już jakoś tak pomału ruszać szybciutko. Do odrzutu zrobiliśmy już klip nad morzem. Dwa tygodnie temu. Później... Już jest gotowe, poszedł już do 9 liter do postprodukcji. Dlaczego w ogóle odłożyliśmy te solówki? Spotkaliśmy na swojej drodze osobę, którą już możemy w sumie nazywać menedżerem. Na razie jeszcze nie zakontraktowanym, tak jakby na stopie przyjacielskiej. Pomaga nam mocno w promocji. No wierzy w nas. Chce w nas zainwestować, chce nam pomóc. I dlatego w tym momencie się skupiamy na tej płycie i chcemy jakby... To jest priorytet, nie? Bo mieliśmy odpocząć od siebie, mieliśmy nabrać świeżości oddechu, ale no... Nie dane nam to jest. Całe życie jesteśmy na siebie skazani, wiesz. We własnym sosie wzajemnym się tak będziecie dusić. I dlatego teraz, wiesz, pełna para, od marca już działamy. Mocno działamy. Się skupiamy. Do czerwca chcemy to skończyć, musimy to zrobić jak najszybciej. Poza tym musimy mieć jakiś materiał, bo w kwietniu, tak? Mamy trip. W kwietniu? Wstępnie. No, lecimy na zachód. Robić jeden teledysk, potem lecimy do takiego jednego miejsca, też robić teledysk. Nie chciałbym zdradzać, bo nie wiadomo do czego dojdzie, nie? No tak, mamy tak, kilka miejsc, mamy kilka planów. Wiadomo, że to się może zmienić, ale sprostujemy najwyżej w następnym wywiadzie. Ktoś tam nawet już naszemu menedżerowi obiecał, by... Albo tego nie mówimy. Nie, nie mów, nie zdradzaj. Na razie mówimy.
No dobrze, to nabieramy wody w usta póki co. Chłopaki, ja trzymam za was kciuki, czekamy na kolejne rzeczy od was, życzymy powodzenia. I widzimy się na kolejnym wywiadzie za jakiś czas, już mam nadzieję z lepszymi wyświetleniami, z większym fejmem. Z legalem. Tego sobie życzę. Tobie też życzę. Właśnie. Bardzo dziękuję. Jagła, BJN, Jagła, upojeni. Dzięki. Pozdrawiamy, Blender Art. Dzięki.